karkonosz, rzepiór, rzepolicz lub liczrzepa to imiona potężnego ducha, odwiecznego władcy gór olbrzymich, bohatera licznych legend związanego z obszarem karkonoszy. Legenda ducha gór sięga zamierzchłych pogańskich czasów. O potężnym demonie, którego w różnych postaciach spotkać można było na skalistych i stromych górskich bezdrożach, mówiono już w średniowieczu. Początki tej legendy wiążą się prawdopodobnie z pogańskim kultem źródeł Łaby. Rzepiór stanowił w tym miejscu od początku uosobienie sił przyrody, a jego postać związana była z odwiecznym kultem światowida, któremu składano w ofierze czarne koguty. Personifikowanie sił przyrody jest wspólną cechą wszystkich pierwotnych wierzeń. Obrzędy religijne odbywały się zazwyczaj na najwyższych wzniesieniach czy też u źródeł wielkich rzek. W niektórych przypadkach tradycja ta zachowała się do dnia dzisiejszego i związana jest chociażby ze świętymi dla Hindusów źródłami Gangesu. W początkowym okresie chrystianizacji napływający z południa i zachodu mnisi usiłowali wykorzenić dawne zwyczaje, zastępując pogańskiego światowida chrześcijańskim świętym witem, którego atrybutem stał się w rejonie sudeckim właśnie czarny kogut. Do walki z dawnymi wierzeniami wykorzystywano też w Karkonoszach postacie innych świętych. Kaplicę świętego Wawrzyńca wznieśli w 1681 roku na Śnieżce, a więc w samym sercu krainy ducha gór, katoliccy Szawgoczowie, i był to jeden z widocznych sposobów odczarowywania pogańskiego rzepióra. Podobny charakter miało również egzorcyzmowanie ducha gór po czeskiej stronie, u źródeł Łaby. W tym czasie ducha gór nazywano coraz częściej Panem Janem, a wynikało to z wprowadzenia kultu świętego Jana Chrzciciela w miejsce pogańskich obrzędów przesilenia letniego. Opowieści o pogańskim duchu gór wciąż jednak były popularne. W
XVI i XVII wieku bezimienny jeszcze duch gór staje się tematem rozpraw naukowych, w których powszechnie kwalifikuje się go do kategorii złych duchów, demonów, diabłów i szatanów. Schwenkfeld pisze o duchu gór, że ów nie zrobi nikomu krzywdy, chyba że ktoś się zeń śmieje, drwi lub pragnie ujrzeć. Wtedy rozzłoszczony demon napełnia powietrze nagłą, nieoczekiwaną burzą, grzmotami, błyskawicami, gradem i ulewą. Nie wiemy, jakie imię nosił przed XVII wiekiem karkonoski duch gór i czy w ogóle nosił, bo przecież aż do okresu renesansu budził powszechny strach. Po powstaniu Śląskiej Drogi doszło do wyeksportowania jego mitu na śląską stronę. Być może także Walończycy i inni cudzoziemcy dołożyli doń trochę własnych legend i tradycji, a później także górnicy, drwale, szklarze, laboranci i pasterze. W wieku XIX, po wielu setkach lat istnienia, imię ducha gór występuje już w wielu odmianach. Pojawiają się różne jego wersje. Rubenzagel, Rubenzabel, Rubenzal, a nawet Rupert Jan. Najbardziej rozpowszechnia się w języku niemieckim określenie Rübezahl. Pierwsze znane przedstawienie graficzne postaci liczy rzepy pochodzi z mapy Śląska autorstwa śląskiego kartografa Martina Helwiga z 1561 roku. Rzepiór występuje tam jako niezwykły stwór, przypominający nieco jelenia stojącego na tylnych nogach, a nieco legendarnego gryfa. Posiada rosochate rogi i diabelski ogon, koźle kopyta, a w łapach trzyma wysoki, pionowo stojący kij. Ukazany jest z profilu, z paszczą zwróconą w prawą stronę.
O wiele popularniejszy i bardziej znany jest inny wizerunek ducha gór, starego mężczyzny podpierającego się kosturem, czasem w ubraniu myśliwego. Od XVII wieku rzepiór przestał być już tylko demonem wzbudzającym strach. W tym czasie powstało o nim wiele legend. Jedna z nich mówi o tym, jak duch gór porwał świdnicką księżniczkę, która dla odwrócenia jego uwagi kazała mu liczyć rzepę w polu, a następnie, korzystając z okazji, uciekła. Opowieść o liczącym rzepki duchu gór powstała dla wyjaśnienia pochodzenia imienia Liczrzepa. Prawdziwa etymologia tego miana jest bardzo niejasna. Polska forma określająca karkonosza jako Liczrzepę została wprowadzona przez Stanisława Bełzę w 1898 roku i jest literacką próbą tłumaczenia niemieckiego imienia Rübezahl. W przytaczanej przez Bełzę wersji opowieści to właśnie liczenie rzodkiewek było okazją do ucieczki wybranki Rübezahla. W tym miejscu pojawia się jednak problem. Bo wydaje się, że niemiecki wyraz Rübezahl czy też Rübenzahl nie pochodzi od słów Rübe, rzepa, burak i Zeilen, liczyć, lecz prawdopodobnie jest on związany ze słowami Rabe, kruk i staroniemieckim słowem Zabel, używanym dla określenia diabła. Część uczonych twierdzi, że pierwszy człon imienia ducha gór pochodzi od dawnej nazwy karkonoszy, gór ryfejskich. Pomimo fałszywej etymologii, imię Liczrzepa, Rübezahl, jest powszechnie stosowane w odniesieniu do ducha karkonoszy zarówno w języku polskim, jak i w niemieckim. W języku czeskim używa się formy krakonosz lub krkonosz. Zdaniem mieszkańców podnóża karkonoszy, duch gór osobliwie nie cierpi nazywania go imieniem Liczrzepy, które przypomina mu o doznanym zawodzie miłosnym i afroncie. Wędrowcy zwiedzający Karkonosze powinni zatem wystrzegać się głośnego nazywania ducha gór tym mianem, inaczej ich wyprawa może obfitować w liczne, nieprzyjemne niespodzianki. Rozgniewany rzepiór plątać może ich ścieżki, zsyłając nagły deszcz lub śnieg i zrzucając na górskie szlaki gęste zasłony mgieł. Wiek XVII okazał się okresem przełomowym dla sławy ducha gór. Wtedy to właśnie ukazało się drukiem w sumie 241 legend w trzech wydaniach. Opowiadania te zdobyły sobie wielkie uznanie i były bardzo popularne. W wieku XIX o rzepiórze piszą wielcy pisarze czescy i niemieccy. W tym też czasie utrwala się mylna interpretacja jego imienia po śląskiej stronie gór.
Czesi nazywają go po prostu Karkonoszem, co jednoznacznie wskazuje na miejsce powstania legendy. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ dla potrzeb turystycznych w różnych miejscach Sudetów wymyślane są kolejne legendy z duchem gór w roli głównej.